Dzień dobry, przyjaciele. Mam na imię Małgosia, jakby ktoś nie wiedział. Słuchajcie, chciałam wam powiedzieć świadectwo. Jakiś czas temu składałam wam świadectwo, że dostałam takie szkolenie kosmetyczne tam za parę tysięcy złotych. No i to szkolenie było podzielone na parę dni i to było w takim prestiżowym salonie kosmetycznym. No jednym z takich najlepszych miejsc, w którym mieszkam. I wiecie, ja poszłam na to szkolenie tego pierwszego dnia i prowadziła je właścicielka po prostu. I to szkolenie miało trwać 8 godzin, a trwało 20 minut. Dlaczego? Dlatego, że po 20 minutach zaczęłyśmy rozmawiać o Bogu i no, szkolenie się nie odbyło po prostu. Ta kobieta w ogóle była tak pootwierana, słuchajcie, w ogóle duchowo, bo tam ona prowadzi ten salon od wielu lat, ona szuka w ogóle Boga i generalnie i tam były i czakry, i okultyzm, i po prostu różne osoby przewinęły się w jej życiu. No i przyszłam ja z Jezusem też. I wam chcę powiedzieć w ogóle działanie Boga. Bo ona dzień wcześniej, zanim ja przyszłam na to szkolenie, w ogóle podczas tej rozmowy to wyszło, mówi, że patrzy na telefon i też ma taki wygaszacz, a tam Jezus, nie? I ona mówi, co ten Jezus? I tak go, wiecie, przewinęła, nie? No i mija 20 minut, ona znowu bierze ten telefon, no bo ona stopie na telefonie, no bo ona tam robi różne rzeczy i znowu jej wyskoczył Jezus. Ona mówi, no do cholery, co z tym Jezusem? Wiecie, i tak 3 razy w ogóle wyskoczył jej ten Jezus. No i słuchajcie, jak ja przyszłam, ponieważ ona była otwarta, bo jej też powiedziałam historię, jak tam trafiłam, ponieważ ja zapytałam Boga, czy to jest w ogóle ten kierunek i ja jej nie znałam, ale widziałam ją na Facebooku i wiedziałam, jak ona wygląda i zanim poszłam na to szkolenie, ona stanęła na skrzyżowaniu samochodem i ja wiedziałam w ogóle, że to Bóg i ja jej to powiedziałam, ona się popłakała w ogóle. I słuchajcie, i powiem wam w ogóle działanie Boga, bo ja w ogóle jak teraz chodzę, ja się w ogóle nie spinam. Ja nie próbuję dać im Jezusa intelektualnie. Ja nie próbuję nikogo poprowadzić w modlitwie. Ja świadczę całą sobą i swoim życiem, że w ogóle Jezus jest prawdą. I powiem wam, co się wydarzyło. Podczas tego 8-godzinnego spotkania z tą kobietą, ja dostawałam słowo wiedzy za słowem wiedzy do niej. No i w pewnym momencie już nie chcę wszystkiego opowiadać, ale mówię do niej, mówię, posłuchaj, ty nie śpisz po nocach, ty jesteś nękana, wybudzana i w ogóle, wiecie, ona tak się na mnie patrzy i ona mówi, że skąd ja to wiem, nie? I ja mówię, no i tak jak jej powiedziałam właśnie, że jestem narodzona z Bożego Ducha, że mam cały czas łączność z Duchem Świętym, bo On mieszka we mnie i po prostu właśnie teraz mi to mówi i chciałabym się o ciebie pomodlić w ogóle, czy ty byś się zgodziła? Ona mówi, okej, no ja się o nim pomodliłam, słuchajcie. No i to było jedno z tych, że tak powiem, rzeczy, o które się modliłam. Tam już nie będę mówić o innych, nie chcę czasu zabierać. Ja po paru dniach wracam znowu na to szkolenie i wiecie, i ona widząc mnie mówi, Małgosia, ja bym ci bardzo chciała podziękować, bo od tamtej pory, kiedy się pomodliłaś, ja przysypiam noce i ustały mi wszystkie lęki. Słuchajcie, to jest jedno takie świadectwo i ona nie oddała życia Jezusowi. I podczas tego drugiego spotkania już prowadziłyśmy to szkolenie, no bo to musi się, wiadomo, odbyć. Ale ona miała problem z nadgarstkami. To jest jakaś choroba, ja teraz nie pamiętam nazwy, że wykręca w nocy nadgarstki. Tak jakby odwraca ręce i to jest podobno bardzo bolące i trzeba spać w takich ortezach. Nie wiem, czy to się tak nazywa, czy dobrze powiedziałam, ale w takich ortezach trzeba spać. I ja mówię, to dawaj do modlitwy. Ja mówię, zaraz tego nie będzie. I wiecie, i ona w ogóle tak patrzy i ja w ogóle przeklęłam tą chorobę w imieniu Jezusa, pomodliłam się o nią. I słuchajcie, idę na trzeci dzień na to szkolenie. I ona do mnie mówi, Małgosia, pierwszy raz od wielu lat spałam bez ortez w ogóle na dłoniach. Także chwała Jezusowi. I powiem wam tak, pomimo, że ona na dzień dzisiejszy nie oddała życie Jezusowi, bo ona mówi, wiesz, przyszłaś do mnie ty, przyszli do mnie inni ludzie i tak dalej, nie? I ja po prostu szukam prawdy, ale z jednej strony się boję, nie? Bo skąd mam wiedzieć, że to, co mówisz, jest prawdą? A ja do niej mówię, poznałaś wielu ludzi, ale przez te wszystkie lata chodziłaś z takimi dolegliwościami, a ja przyszłam do ciebie z mocą Jezusa Chrystusa i zostałaś uzdrowiona. I ja mówię, i masz tutaj żywe świadectwo na to, że po prostu Jezus Chrystus uzdrawia. I zostawiłam ją z tym, także jestem dobrej myśli, że narodzi się na nowo. Amen.